Cześć! Trudno mi uwierzyć, że ten rok tak szybko minął. No, ale mamy dziś 31 grudnia, Sylwester, czas podsumowań, dlatego zapraszam Was na odcinek, w którym podsumuję mój 2022 rok. I już teraz zapraszam Was do komentarzy i pisania Waszych podsumowań i Waszych planów na kolejny rok. Mój 2022 rok był naprawdę szalony i przede wszystkim pracowity. Przede wszystkim bardzo intensywnie pracowałam nad spełnieniem swojego wielkiego, ale to serio wielkiego marzenia, które towarzyszy mi od czasów dzieciństwa, więc ja ten rok w zasadzie będę pamiętała chyba już do końca życia. Na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, o co konkretnie chodzi, ale uwierzcie mi, że już za parę tygodni się tym z Wami podzielę. Jednym z moich postanowień na ten rok, na ten 2022, było robienie dobrych filmów i wydaje mi się, że swój cel osiągnęłam i każdy mój film mógł być dla Was zaskoczeniem. No przyznajcie, że tak było. Naprawdę się starałam. I słuchajcie, w tym roku na mój kanał wleciała cała masa wywiadów. Przede wszystkim wywiadów z fantastycznymi ludźmi. Był wywiad z Druidem na początku roku. Filmy z Adą Edelman, w których poruszałyśmy bardzo dużo interesujących tematów. Filmy z badaczem zjawisk paranormalnych Michałem Stonawskim, czy wywiad z wyznawczynią Świętej Śmierci. W tym roku zrealizowałam wreszcie filmy, które już od dawno chciałam nagrać. O telefonie z zaświatów, o sigilach, o magii węzłów, o magii kwiatów, o kociołku, o podnoszeniu wibracji, o różnych boginiach. Ostatnio był nawet film o Hekate, o demonach. Rozpoczęłam też nagrywanie filmów z analizą ukrytych przekazów w różnych dziełach kinematografii. Analizowaliśmy Koralinę, Alicję w Krainie Czarów i Labirynt. Było dużo materiałów poświęconych różnym praktykom magicznym, przesądom, zabobonom i wreszcie nakręciłam film o tablicy Ouija. Och, jak mi to ciążyło. Bardzo się cieszę, że wreszcie wleciał na kanał. Pojawiło się kilka czarodzielników, między innymi o Wrotyczu. Oraz też mogliście zobaczyć w tym roku filmy o różnych sprawach związanych z Kościołem katolickim, a konkretnie z objawieniami. W tym roku nagrywałam filmy z serii DIY, praktycznie pierwszy raz, jak robię ciastka, jak karty tarota, czy ciastka dusz, czy jak zrobić eliksiry, czy jak maluję obraz, czy też jak zrobić czarną sól czarownic do rytuałów. Bardzo starałam się wreszcie wyrobić konkretny harmonogram premier filmów, czyli w środę i w niedzielę. I to też się udało. Oczywiście teraz wiecie, są święta, jest nowy rok, więc trochę jest to w cały świat, ale ogólnie w roku naprawdę się starałam i to wyszło. No i opłaciło się ciężko pracować, bo w tym roku mój kanał uzyskał 100 tysięcy subskrybentów, z czego naprawdę się cieszę i bardzo, bardzo Wam dziękuję. I w tym momencie mamy tutaj chyba około 110 tysięcy widzów. I na Instagramie, kiedy robiłam unboxing przycisku od YouTube'a, on tutaj gdzieś za mną jest w scenografii, teraz go nie widać, ale już go Wam pokazywałam na Instagramie, no to mówiłam, że zrobię jakiś film z okazji 100 subskrybentów z podziękowaniami i w ogóle, ale wiecie, jakoś ten czas tak szybko leciał, a ja w ogóle nie miałam pomysłu, co miałabym Wam powiedzieć, więc wolałam skupić się na takich bardziej merytorycznych materiałach, bo w tym roku wyjątkowo mało mówię o sobie na kanale, a jeszcze rok temu czy 2 lata temu co jakiś czas robiłam Q&A, a ten rok z kolei upłynął mi na tworzeniu treści i po prostu na poruszaniu ciekawych tematów. Także teraz się rehabilituję i bardzo chciałabym Wam podziękować. Słuchajcie, YouTube to naprawdę specyficzna platforma w porównaniu do mediów takich jak chociażby TikTok. Tutaj naprawdę trzeba się napracować, żeby zdobyć widownię. Dlatego dziękuję Wam, dziękuję, że subskrybujecie mój kanał, bo to bardzo motywuje do dalszej pracy. Ja mówiłam to już wielokrotnie, ale powtórzę, uwielbiam to, co robię,
Kocham tworzyć filmy, kocham tematykę, jaką poruszam na moim kanale i mam nadzieję, że widać to w moich materiałach. Dlatego dziękuję Wam z całego serca i mam nadzieję, że kolejny rok również będzie obfitował w interesujące Was treści i że moje filmy będą sprawiać Wam radość, bo o to głównie chodzi. A skoro wspomniałam już między wierszami o TikToku, to musicie wiedzieć, że w tym roku założyłam TikToka i chyba coraz lepiej się tam odnajduję i w tym momencie zmierzam na TikToku do liczby 100 tysięcy obserwujących, więc jeżeli mnie tam nie obserwujecie, to zapraszam, bo znajdziecie tam naprawdę dużo ciekawego kontentu, materiałów w tematyce takiej, jaką poruszam również tutaj na kanale, jednak w formacie takim TikTokowym. Chciałam TikToki wrzucać również jako krótkie filmy na YouTube'a, ale słuchajcie, mam ten problem, że wciąż nagrywam za długie TikToki. Ja po prostu za długo gadam. A na YouTube krótki film może trwać maks minutę, także nad tym muszę jeszcze popracować. Niemniej, naprawdę, jeżeli rozchodzi się o tematykę moich TikToków, TikTokowych filmów, to jest bardzo interesująca i ubolewam, że nie robię krótszych tych TikToków, żeby móc je również tutaj dla Was udostępniać. No bo wiadomo, że nie każdy ma TikToka, ale ja po prostu muszę mniej gadać. W tym roku wyszło też wiele fantastycznych książek, które miałam przyjemność obejmować patronatem medialnym. Między innymi Young Oracle Tarot, Rogaty Bóg, Księga Zaklęć Małej Czarownicy. Jestem naprawdę przeszczęśliwa z tego powodu, bo wszystkie te książki zasługują na uwagę. W tym roku, tuż przed Halloween, miało miejsce pierwsze spotkanie ze mną. Odbyło się ono na targach książki w Krakowie. I o rany, jak ja się stresowałam. Bardzo się bałam, uwierzcie mi, bardzo się bałam, że nikt nie przyjdzie i możecie się ze mnie śmiać, ale człowiek w stresie ma takie myśli. No, bardzo się bałam, że nikt nie przyjdzie. Tymczasem przyszło naprawdę wielu widzów, rozmawiałam z ogromną ilością osób, wiele osób wyprzytulałam i te spotkania, niejednokrotnie bardzo wzruszające, uświadomiły mi, jak dużą rolę mój kanał odgrywa w życiu wielu z Was. Dawno nie opowiadałam Wam o mojej córeczce, a za parę miesięcy skończy 2 lata. O rany, jak ten czas leci! Także nowi widzowie mogą nie wiedzieć, że jestem mamą, ale jestem, tak, ja, Natalia, jestem mamą małej Woodsy. Chociaż podobno nie wyglądam. W tym roku, nie wiem, czy Wam to mówiłam, chyba na Instagramie gdzieś tam wspominałam, że skończyłam kurs krawiectwa. Kupiłam maszynę i w ogóle sobie od czasu do czasu szyję. Szkoda, że nie mam na to więcej czasu, ale bardzo to lubię. No i wyobraźcie sobie, że inna kursantka była bardzo zdziwiona, kiedy dowiedziała się, że jestem mamą. W ogóle ludzie się dziwią. Dziwią się, kiedy jestem na spacerze z dzieckiem, to często biorą mnie albo za niańkę, albo za jakąś ciotkę. Jakby może to kwestia tatuaży, może jakiejś mojej aparycji, może nie wyglądam na mamę, nie wiem, może mamy jakieś mają cechy wyglądu, których ja nie mam. Może trudno sobie wyobrazić mamę z tatuażami, nie wiem, ja potrafię sobie wyobrazić rodzica wytatuowanego, może ktoś inny nie potrafi, nie mam bladego pojęcia, o co w tym chodzi, ale naprawdę rzadko kiedy ktoś z zewnątrz bierze mnie za mamę mojego dziecka. Tak czy siak, moja córa rośnie jak na drożdżach i ten rok był dla mnie jako rodzica wielkim wyzwaniem i wydaje mi się, że każdy kolejny rok też taki będzie. Ona zupełnie inaczej zachowywała się na początku tego roku, a zupełnie inaczej zachowuje się teraz. I ona w zasadzie uczyła się chodzić na początku tego roku, a teraz tak śmiga. Moja córka to generalnie zodiakalne ryby. Jak wiadomo, ryby to żywioł wody. I moja córka to po prostu tsunami. Ona ma w sobie tyle energii, że potrafi wszystkich zmieść z planszy. Jest jak taka ogromna fala, która tak płynie do człowieka i im jest bliżej, tym bardziej sobie uświadamiamy, jaka jest ogromna, żeby ostatecznie mnie znokautować. Tak, moja córka to żywioł. Poza tym jest bardzo dużą optymistką, zaczyna mówić i w ogóle jest taka słodka. I ten rok, ale w sumie zresztą to się dzieje od kiedy ona się urodziła, to cały czas uczę się takiego balansu, wiecie? Cały czas mam w sobie taką walkę między Natalią, która tworzy, która pracuje, a Natalią mamą, kurą domową, która musi ugotować obiad, posprzątać, zrobić pranie. Wciąż nie potrafię znaleźć tego zdrowego balansu.
kiedy jestem w domu z dzieckiem, łapię się na tym, że mam wyrzuty sumienia, że nie robię czegoś do pracy. A kiedy pracuję, mam wyrzuty sumienia, że nie ugotuję obiadu, bo na przykład nie zdążę, albo nie pobawię się z dzieckiem, tylko mój mąż się nią zajmuje. W tym roku mój mąż zrobił sobie tydzień wolnego. Tydzień. Jeden jedyny, calutki tydzień wolnego. Właśnie teraz między świętami a Nowym Rokiem i postanowiliśmy, że wspólnie odpoczniemy, pobędziemy razem. Lucja też miała wolne w żłobku, więc też mogliśmy spędzić czas z rodziną i kurczę, każdego dnia gdzieś w głowie jakiś taki głosik mówił mi, że powinnam coś zrobić, powinnam coś stworzyć, powinnam coś nagrać, a mam jakiś nowy pomysł, to może go zrealizuję. Słuchajcie, ja nie potrafię odpoczywać. To jest moja pięta achillesowa i nad tym muszę popracować. Ten rok był dla mnie też rokiem remontów. Przede wszystkim zalał nas sąsiad z góry. Normalnie wyobraźcie sobie, że jednego dnia macie suche ściany, a drugiego dnia leci po nich woda. Po prostu leci po nich ściana wody, wodospad. No właśnie. Ja tak miałam. Musiałam suszyć ściany, robiliśmy bardzo duży remont, który chyba pozostawił we mnie jakąś traumę. I nie wiem, jak my to przeżyliśmy. Z 4 miesiące żyliśmy w warunkach naprawdę dla mnie osobiście trudnych do zniesienia. Mieliśmy ubrania w workach, bo nie mogliśmy skręcić szaf, bo ściany nie chciały doschnąć. W domu stały wielkie panele suszące ściany. No koszmar. Nie wspominając o koszmarze naprawdę beznadziejnych fachowców i partaczy, na jakich trafialiśmy. Także to też nas dużo stresu kosztowało i pewnie też przez to się ten remont przeciągał. No ale udało się wszystko skończyć przed grudniem. Ja też zaszalałam z kolorami. Na przykład pomalowałam starą komodę w takie gwiazdy z niebieskim tłem. Teraz to zresztą widzicie. Malowałam również jedną ścianę na niebiesko i namalowałam na niej złote gwiazdy, żeby pasowała do tej komody. I w ogóle zawsze marzyłam o tym, żeby przerabiać jakoś meble. To był mój pierwszy mebel tak całkowicie, który przemalowałam. No mega mi się on podoba i to wszystko tak kolorystycznie do siebie pasuje. I chociaż taki plus tego remontu, że mój dom nadała mojemu domowi takiego klimatu, którego nigdzie indziej nie potrafię znaleźć. Więc to jest plus tego, wiecie, Armagedonu, który trwał u mnie przez ostatnie pół roku. Pewnie nie powiedziałam wszystkiego, ale w ogromnym skrócie właśnie tak wyglądał mój 2022 rok. Czyli w dużej mierze pozytywnie i bardzo owocnie. Ja jestem zadowolona, mam nadzieję, że Wy również z tego, jak upłynął Wam ten rok. Życzę sobie i Wam, żeby 2023 był jeszcze lepszy lub chociaż tak samo dobry. Chciałabym również podziękować magicznemu sklepowi Czary Mary, który wspiera mnie w tworzeniu tego kanału już kolejny rok. Mam nadzieję, że ten następny będzie równie owocny. I to tyle na dziś. Piszcie w komentarzu, jak minął Wam ten rok i jakie macie plany na kolejny. Do zobaczenia po nowym roku!